Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i kochani, co my dzisiaj sobie tu będziemy robić? Ano, tak sobie pomyślałem, że w teorii możemy zacząć. Czy zacząć? Możemy iść w tą stronę. Tam nam się zbiera przy okazji. Chciałbym zobaczyć, co jest tutaj. A przy okazji może zabrać właśnie jakiś surowce typu diament. ITP itd. Może ten czerwienik byśmy ogarnęli, bo myślę, że zombiaki i szkielety byłyby bardzo fajne. Jeżeli chodzi o tu inwazję. Wow. Ja się wpakowałem. Dostałem po nosie. Dobra. Bierzemy sobie tego boosta. Nie wiem, co daje to. Zbieramy wszystko, jak leci. A może być coś fajnego. Nawet złotka nam wpadła. Czym ty jesteś? Zbadaj. Jeden z moich starych eksperymentów z piorunochroną. O, nie sądzę, że powinni to robić. Pamiętam, że przed zbudowaniem tych wież, wyłapujących wszystkie błyskawice, mieliśmy ogromne kłopoty z pożarem. Nie wiem, co zrobić z całą tą energią. Wygląda na to, że masz swoją odpowiedź, pomyśl. Razem z Allajami opracowaliśmy metodę przenoszenia tych wież w dowolne miejsce. Wróć do studni, kiedy uznasz, że to odpowiednia pora, a nauczę cię to robić. No jakże, to w takim razie jest już chyba odpowiednia pora. Myślałem, że ogarniemy sobie resztę rzeczy, ale niestety. Nie mówcie, że potrzebujemy ulepszenia do tego. Gdzie ty jesteś? Dołga, nie? O, tu jesteś dołga, nie? No, naucz mnie. Nie. Wam co? Palma odwala? Dobra, idziemy na hordę bastionu oczywiście. Ja sobie nie odpuszczę tej hordy. Szkoda, że tam się niestety ten portal tam już zrespił z tego co widzę. No ale cóż, tak to bywa. Jak to bywa? Może przy okazji gdzieś sobie redstone ogarniemy. Taką mam nadzieję. Ale wątpliwa to moja nadzieja. Zbierajcie to. Żelaza mam aż na to. Węgla również, więc tego nie zbieramy. Tylko drewna i kamienia się przyda. Upgrade. Na serio, jak ostatnio szliśmy właśnie w tą stronę, to tyle redstone widziałem, a teraz nic a nic. To jest słabe. To jest mega słabe. No, podjaksy. Do szkieletów. Do szkieletów się to przyda. Nie sprzedają plan następnej inwazji, ale tego jeszcze nie wiemy, tak? To jest tu? Nie, to jest to pierwsze. To jest to pierwsze. Mościk pamiętam właśnie nasz. Mościk, most, nie mościk. Oby tylko struktury tamte nie były odbudowane, to będzie naprawdę git. To jakoś tam sobie przebijemy. No ale niestety redstone'a nie znaleźliśmy po drodze. Przykre trochę. Zaraz się spierdzielę i będzie przyps. Wszyscy żyją, dziwo jeszcze. A nie, nie odbudował się. 33%. To gitara.
Ja was mogę prosić do siebie. Dziękuję. Chciałbym sobie na przykład... W sumie to nie jest głupie. On dostaje po łbie. Ty może szkielety to jest dobra odpowiedź na nich. Możemy sobie zbudować, to możemy. Ich posiłki wręcz wypływają z tego portalu. To oznacza więcej kłopotów. No dobra, wszystko pięknie, ładnie. Nie rozpalajmy chyba tego. Może je rozwalają? Kiedy ty chodźcie tu bliżej. Nie możecie w ten sposób tego zrobić, szkoda. Tak. Możecie tu przejść? Dobra, pamiętam, że tak, dawało się tutaj ten spawner. Mi się tu szybko buduje, no buduj się, buduj, co cię tam tłucze? Nic się nie tłucze, przecież nie oszukuj. My wygramy tą batalię. Uuu, szkielet jak odleciał. Tłuczcie, tłuczcie. 12%. 15, 14. Teraz powinno chyba wyjść, no. Pięć procent. Trzy. Dwa. Zero. Udało się. Horda Bastionu wydaje się bardziej poruszona niż zwykle. Niezniszczalny jest wściekły. Horda Bastionu będzie teraz walczyć jeszcze ciężej, aby uniknąć skarcenia. Zbieram wszystko, co się da. Źle zrobiłem chyba, kurde.
No pewnie źle zrobiłem. 92 tylko zebrałem z całego. Ajajajajaj. Za szybko to znika, naprawdę za szybko to znika. Kurwa, no i nie rozumiem tego. Wiem, że nie powinienem przeklinać na tych materiałach, ale naprawdę za szybko to znika. No trochę przegięli z tym. No już nic nie zebrałem więcej. Lipa, nie podoba mi się to. Za szybko te kryształy znikają. One powinny, nie wiem, no za 2 minuty leżeć, to minimum, naprawdę minimum. Tu jest gdzieś w opcjach ustawienie tego. Naciśnijmy wypełnić przednik, to nie. No nie ma tego niestety. Jestem nawet chyba skłonny ogarnąć moda do tego, ile jakiekolwiek są, ale... no nie wiem. No słabe. Słabe. To, że to tak znika szybko, jest mega słabe. Możemy sobie tutaj to złoto ogarnąć, czy nie? Chyba nie mam tego ulepszenia, co? Tak, to chyba Netherrack tylko zbiera. Nie wiem, co one zbierają, ale okej. A zbierają to złoto, okej. Spocznij. Właśnie coś zbieram w teorii, ale nie wiem co. Też złoto jeszcze jest, ale tego nie możemy zebrać, nie wiem czemu. Felipa. Co jest? No jakoś na cheat'cie zebraliśmy to, czy jak? No serio, nie chcę się to w ogóle zrespić. Co to jest? Ciekawe. No dobra, no kolejny bastion ogarnięty. Tylko teraz z tego co mi się wydaje, to najlepiej byłoby walczyć z nimi wszystkimi pojedynczo. Jeszcze na baza piglinów. Więc teraz idziemy na kolejne. U brodawki. Brawo! Wreszcie się kurwa popisali. Epa. Serio go jeszcze nie dobiliście? Czy ja nie zostawiłem szkieletu gdzieś tutaj? Jeszcze zrobię taki research. Oczywiście, że zostawiłem. Mało, bo mało, ale zostawiłem je. A zawsze te kilka szkieletów się przyda. No, chyba 6 sztuk zostało. No i tam są jeszcze szkielety. Też nie wiem co one tam robią, ale okej. Zgaduję, że większość to mi się tam zaraz powytapia. Tak, gdyby się wytopiły. Akurat te to złapaliśmy. No i reszta się utopi w lawie. Boże, no serio, no to... AI to jest tutaj po prostu porażka. Czyli jesteśmy na takim samym poziomie, co byliśmy przed chwilą. O Jezu. O Jezu. Ciężkie. Ciężki mają pomyślunek te nasze moby. Czekajcie, te stędy. Pomyliłem zdeczka. O, nie jesteś na żadne ulepszenie jeszcze w tej chwili. To mnie martwi. Naprawdę chyba lepiej będzie dla nas, jeżeli będziemy sobie w teorii czyścić powolutku każdy budynek i zbierać z niego jakieś kryształy. Tak jak tutaj właśnie widzimy. Horda Bastionu wznosi wielkie fortece. Siłę i wytrzymałość
stawiają ponad wszystkie inne wartości. Obrona Hordy Bastionu jest imponująca. Musisz mieć dobry plan, aby sforsować te mury. Masz coś szczególnie przydatnego do walki z tą bazą. Wykorzystaj melodię, aby zbudować wyrzutnię czerwienitu. My nie mamy czerwienitu. Jak my nie mamy czerwienitu. Pamiętaj, że twoja wyrzutnia czerwienitu może pomóc w walce z piglinami. Oko loko. Czekajcie mi stamtąd. Musimy sobie zrobić jakąś taką właśnie bazę wypadową tutaj, tak jak wtedy robiliśmy. Twoja wyrzutnia czerwienitu szybko rozprawi się z tą bazą. No dobra, ale my nie mamy czerwienitu w ogóle. Zresztą ile ta wyrzutnia czerwienitu kosztuje? Wieża ochronna, rozpraszająca, strzelnicza. Wyrzutnia czerwienitu. No właśnie, wymaga 100. Maga ręcznego celowania i strzelania. Zobaczcie, oni sobie z jednym piglinem nie dają rady, co dopiero z większą ilością. Mierzyć blizny, wykonaj denetaryzacji 20 tysięcy bloków. O, lecą cwaniaki, lecą. Dobra, ogólnie tak, zrobiłbym to w sposób taki. No. Wolni do tej lawy gnoje. Ja mam pomysł. Idźcie tu zacząć atakować, to one już się przestaną tutaj pierdzielać. Ja sobie z nimi ręcznie dam radę już. Ej, panie. Uciekaj mi pan stąd. Za mało alejów budowniczych, no. Wow, bo tu się robi nieciekawie, tu się robi bardzo nieciekawie. Bramy nam rozjebało, o nie! Udało ci się przełamać ich obronę! Co? Serio? Au. Dobra, robi się nieciekawie. Musimy zrobić to w sposób taki, że pełne szkieletów. Tam się robi źle. Dobra. Zobaczymy, czy jego się da zabić. Zostaje po łbie oporowo. Nie wypychać mnie tam. Jezu, ile on nawala. Nie wiem, jak go walić. Oj, to będzie chyba najcięższa bardzo.
do ogarnięcia. Strzelajcie. On jest najgorszy. Wow. Spadł. Tak, szkielety to jest właśnie dobry sposób na nich. To jest dobry na nich sposób. Jak to nie mam drewna. No bez jaj. No jaja. Dobra, one sobie spawner tam ogarniają. Ej, dobra, nieźle, nieźle. Ja mam drewna, bo tutaj szalałem z tym wszystkim. Przydałyby się te golemy, przydałyby się. Pozyskam coś zasobów. 11, 14. Nie wiem ile potrzebuję na ten spawner. Ale taką grupkę szkieletów jest fajnie wysyłać, żeby one właśnie sobie tam atakowały z dystansu. Żeby ich wycinały non stop. Nie jest głupie. O, już mogę. Mogę ile? 25 drewna. Kolejna armia. Na bramę. Szkielety, co wy kurwa robicie? No Jezu. Po prostu nie wierzę, co one odwalają. 23 już dostało. 22, 21, 20. Wszystkie się topią w lawie, świetnie. Takiej komendy, żeby ich nie rozdzielać. Dobra, walimy was. Szkielety, co wy kurde robicie tutaj? Zbieramy to. Odwrót taktyczny. Taktyczny odwrót. Wszystkie odwołujemy. Dobra, regeneracja szybka.
Dobra, mamy HP, mamy HP. Lecimy. Tam jest definitywnie, tak, nie ma spawnera. One się tam brały. No tu musimy spawner. Jednak są mocniejsze niestety. Nawalać. Skelety, skupcie się tutaj na wrogu najbliższym. Wy na tym. To mnie tak czochra. No w ogóle nie strzelają, no patrzcie, one stoją i się patrzą. To AI jest tutaj beznadziejny. AI jest tu beznadziejny, naprawdę. Tak, to są dwa spawnery. Trzy serca, jedno serce! Jedno serduszko, plum. Ja to aż się delikatnie mówiąc pomyliły. Dobra, lecimy teraz z wami. Jak chcemy niszczyć. Szkielety się delikatnie mówiąc nie nadają do tego. Lety rozwalają mopki, i to zarąbiście rozwalają mopki, ale do oblężeń się nie nadają. Zupełnie co innego jak tu. No, pyk i gotowe. Walić ich na pyrę. Wow, 2,5. Cheat. Cały czas w ruchu. No i znowu dwa serduszka, ale muszę po to iść. Dobra. Tragedii. Myślałem, że to będzie szybkie, ale to nie jest szybkie. Nie powinienem jakiegoś healera przy okazji wziąć. Jezu, ile tu jest. To już trochę przegięcie, panowie. Malcie tego trogodlite. Br-
rozwinięty. Kolejny spawner. Nie, to nie spawner. Nie tym razem. Skąd to wali? Skąd to wali? O, bomba! Walło, dobra. Lećcie tam. To ty walisz tu. Rozwalajcie to szybciej. Rozwalili. Zbieramy was, uciekamy stąd. Tyczny odwrót. My już nie mamy chyba szkieletów w tej chwili. No, dobra. Mamy 9 tych jednostek. Myślę, że sobie możemy to jeszcze killera dorobić do tego. Zombiaków sobie nie zrobimy niestety. Myślę, że tak, 5 killerów wystarczy. 5. No i reszta standard. Próbujemy po raz kolejny. No może pójdziemy w drugą stronę teraz. Zobaczymy, czy tam nie ma żadnych spawnerów. I zobaczcie, ile z takich właśnie drobnic w tej chwili mamy już tych szmaragdów. Czy to nie jest szmaragd z innego jedej, tak? Coś takiego. Kurwa, czy to jest coś pięknego? To ja jest to tragiczne. To ja jest to naprawdę tragiczne. Już mamy 211. Jadę i to. Dobra, lećcie tam, ja was osłaniam od tyłu. Mamy przez chwilę. To nie rozwaliły? Dobra, rozwalone. Pingwiny znowu wzięły na cel twoich sojuszników. Idź do ich siedliska i przygotuj się na atak. Dobra, damy radę. Zobaczcie, że ani jednego jeszcze golema nie straciliśmy. Ani jednego. Jeszcze mamy. Golemy i killery to jest chyba najlepsze, co można w ogóle tutaj zrobić. Ale ewidentnie, jak tylko skończymy z tą bazą, nawet chyba jej nie dorobimy. Nawet jej chyba nie dorobimy, bo będę chciał
pójść jeszcze po kamień, drewno i tak dalej, bo z tymi zasobami to jesteśmy w dupie. Totalnie w dupie. Rozwalcie tą bramę przy okazji jeszcze, żeby było wejście ładne. Rozwalajcie. Jeszcze sobie nie rozwaliłeś się, serio. Ile można? Dobra, poszło. I zjewamy stąd, ponieważ musimy iść sobie zrobić kolejne ulepszenie. Kolejne ulepszenie jak najbardziej nam się przyda tutaj. Dobra. Jak tam te ulepszenia nasze? Co my tam mamy? Szczerze powiedziawszy. Aktualnie Allajów. Każde dodatkowe ulepszenie pozwala na przenoszenie 500 drewna, 500 kamienia, 150 azurytu, 150 pryzmarynu i 150 złota. Z dwóch Allajów budowniczych i zbieraczy. To by też się przydało. A wymaga tylko i wyłącznie 50, abyśmy mieli teoretycznie z tego... Czekajcie, mamy 261, 5... Oddychę. Kurde, to nie byłoby głupie. Tylko tych Allajów zbieraczy to byśmy sobie zrobili po prostu tak z boku tutaj. Co wy na to? Wiecie, zrobimy sobie to ulepszenia. Możemy ich robić ile chcemy, tak? To jest centrum strefy ulepszeń. To mało zasobów. Czego nam brakuje? Kamienia? Tak, kamienia nie mamy. No ale dobra, teraz to powinno naprawdę wyjść elegancko. Zobaczmy. Teraz my to będziemy zbierać jak głupi. No jest moc. A jeszcze możemy sobie dwa przy okazji zrobić. No i mówię, nawet nie potrzebujemy w teorii. Nie potrzebujemy w teorii nawet tego zachowywać potem. Możemy sobie tego kamienia i reszty pozbierać. A potem po prostu skasować. I odzyskamy 250. 250 blablabla. Co to jest? Pryzmaryn. O. I uzyskamy sobie potem bez problemu pryzmaryn. No i pyk. Dobra, wyzbierane. Musimy jeszcze ten atak sobie przygotować. Ulepszenie. Pyk i pyk. Dobry wybór. Im więcej Allajów, tym lepiej. Też tak sądzę, przyjacielu. No nie, szkielety. Szkielety są gotowe na kolejną walkę z piglinami, gdy będziesz ich potrzebować. Dziś w nocy pigliny wezmą na cel dom twoich przyjaciół. Musisz im pomóc. A czemu ja się tu nie mogę teleportować, no? Bez sensu. Wszędzie mogę, tylko nie tam, gdzie chcę. Ta wioska jest na razie bezpieczna. Miejmy nadzieję, że uniknie wygłodniałych oczu piglinów. Po tej wioski też nie możemy się przejść. No nie chcę mi się tam iść, no. Ale będę chyba musiał.
Teraz to leci sporo. Zobaczcie, jak one pięknie kopią szybko. Elegancja Francja. Dobra, moi drodzy, ale... Bo ja tak się tutaj pięknie rozmarzyłem. I zapatrzyłem, jak sobie te alejowie kopią ten kamień. No to było na tyle w tym odcinku. I co? I widzimy się w następnych z Minecraft Legends. Na razie myślę, że Minecraft Legends będzie wchodził razem z Mage Seekerem, chociaż ten Mage Seeker naprawdę, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to jest dramat. No ale rozumiem, że nie każdy musi lubić tego typu gry jak Moonlighter, jeszcze w moim wykonaniu. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim. Dobra, musimy w tą stronę iść. Drewienka też sobie pięknie pozbieramy. Już w sumie to dżunglowe drewno. Dżunglowe drewno jest chyba lepsze. No definitywnie te ulepszenia Alive to było coś wartego. Wartego ulepszenia. Gdyby się tak rozgadałem. Chodźcie. Ja miałem odcinek kończyć. Dobra. Mój raz to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, w komentarzach jest ten filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Minecraft Legends. Trzymajcie się. Hej.